Prawo w medycynie, Andrzej Gross. Dzień dobry Państwu. Gościmy dziś w kancelarii mecenasa Michała Gajdy. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pan mecenas Michał Gajda jest współpracownikiem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Zajmuje się także obsługą podmiotów medycznych w całej Polsce. Panie mecenasie, porozmawiamy, jak już chyba każdy się domyślił, o ustawie o wyrobach medycznych, która obowiązuje od 3 tygodni. Na początek chciałbym zapytać, panie mecenasie, czy coś przez te 3 tygodnie już się wydarzyło w związku z tą ustawą, o czym warto powiedzieć? Na początek na pewno mała errata, bo ustawa obowiązuje nas dłuższy czas, natomiast przepisy, które najwięcej kontrowersji wzbudzają i o nich zapewne będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych, faktycznie obowiązują od 1 stycznia. Dokładnie tak. Czy coś wiemy? Podczas każdego ze spotkań, czy to ze swoimi klientami, czy w ramach różnego rodzaju szkoleń, które miałem przyjemność przez ten czas prowadzić, no to za każdym razem mówię, że tego typu spotkania, dyskusje kończymy z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Natomiast ja też daleki jestem od siania jakiejkolwiek paniki, ponieważ te przepisy nie są aż tak straszne, jakby się wydawały. No niemniej jednak faktycznie są pewne kwestie, są pewne pytania, na które jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Będziemy musieli się wstrzymać też pewnie, uzbroić w cierpliwość, żeby te odpowiedzi uzyskać. Zacznijmy może od samego początku związanego z reklamą podmiotów medycznych. Uściślijmy. MDR obowiązuje od roku 2017 i można było się z nim zapoznać znacznie wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o reklamy podmiotów medycznych, głównymi przepisami, które tę reklamę regulują, są przepisy kodeksu etyki lekarskiej, prawda? Bardzo dobrze, dobry Pan temat poruszył i do niego zaraz wrócę. Natomiast faktycznie te wyroby medyczne szeroko rozumiane, przepisy musimy podzielić na pewne etapy. Pierwszym etapem jest wspomniany MDR, czyli te Medical Device Regulation, przepisy unijne, które wchodziły nam w życie, można powiedzieć, na raty i nadal będą wchodzić, ponieważ przepisy przejściowe przewidują dłuższe ratio legis w przypadku niektórych przepisów tego rozporządzenia unijnego. Pokłosiem tego rozporządzenia było uchwalenie i wprowadzenie ustawy o wyrobach medycznych, która już obowiązuje. Kolejny etap to jest oczekiwanie przez nas na rozporządzenie ministra zdrowia, z tego co pamiętam, w zakresie między innymi reklamy. I faktycznie, mówiąc o reklamie wyrobów medycznych, czyli to, co teraz jest największą, wydaje się być największą bolączką podmiotów leczniczych, musimy rozróżnić kilka kwestii. Nie mamy tam aż tak wielkiej rewolucji, ponieważ wielu z moich klientów, czy wielu lekarzy, czy przedstawicieli podmiotów leczniczych na grupach, na forach internetowych posługuje się takimi sformułowaniami mniej więcej, że teraz nie będziemy mogli się reklamować. No tutaj musimy dużo wyjaśnić, tak? Ponieważ zakaz reklamy lekarzy, zakaz reklamy podmiotów leczniczych i zakaz reklamy leków obowiązuje nas już od wielu lat. Tutaj nic się absolutnie nie zmienia. Czyli tak jak lekarze do tej pory mieli zakaz reklamowania się, tak jak podmioty lecznicze miały zakaz reklamowania się, tak w tej kwestii się nic nie zmienia. Ten zakaz był, jest i prawdopodobnie będzie. Przy czym rzeczywiście należy zwrócić uwagę na to, że ta ustawa wprowadza pewien nieporządek. Mówimy oczywiście o tym, że lekarz nie może się reklamować. I jest to prawdą, ale mógł do tej pory prowadzić działania informacyjne. Czy będzie mógł prowadzić je dalej w odniesieniu do zabiegów z użyciem wyrobów medycznych? No, rzeczywiście należy bardzo głęboko się zastanowić, ponieważ artykuł 58 ustawy o wyrobach medycznych mówi nam tak, że przepisy niniejszego rozdziału, czyli w praktyce rzeczywiście katalog zamknięty, który mówi nam, co nie jest reklamą, i jest to katalog bardzo niewielki, dotyczący w zasadzie tylko opakowań i cenników. Za reklamę wyrobu nie uważa się katalogów handlowych, list cenowych zawierających wyłącznie nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfikację techniczną, więc rzeczywiście no, teoretycznie cennik na stronie internetowej może pozostać. Informacji umieszczonych na opakowaniach oraz załączonych do opakowań wyrobów. To znaczy, że wszystko, co nie jest cennikiem albo nie jest informacją na opakowaniu, jest reklamą, a ten artykuł 58 mówi nam, że przepisy rozdziału stosuje się również do reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej.
Pierwsze pytanie, które się tutaj nasuwa, czy lekarz może w dalszym ciągu prowadzić bloga, czy lekarz może w dalszym ciągu prowadzić swoje kanały social media, w których informował o zabiegach, na przykład o przeciwwskazaniach do tych zabiegów, na przykład o tym, jakie efekty mogą wystąpić po wykonaniu zabiegu. Tak pół żartem, pół serio oczywiście mogę powiedzieć, że idąc tą nomenklaturę ustawodawcy, mógłbym powiedzieć, że oczywiście taka kampania informacyjna, która nie będzie reklamą, nie będzie miała cech reklamy, jak najbardziej jest dozwolona, bo proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że przepisy tej ustawy zakazują reklamy wyrobów medycznych, czyli ibidem per ibidem, to samo przez to samo, nie możemy reklamować, ale wszystko, co nie będzie reklamą, jest jak najbardziej dozwolone. I tutaj mógłbym się zatrzymać i uznać za udzieloną odpowiedź, natomiast oczywiście nas interesują konkrety. I oczywiście ja swoim klientom również tłumaczę, że te działania, które nie będą miały cech reklamy, są jak najbardziej dozwolone i tam nie musimy się kryć z nazwami konkretnych wyrobów medycznych. Natomiast ja nie odważę się teraz żadnemu z moich klientów powiedzieć, że taki przekaz z użyciem konkretnego wyrobu medycznego może nie zostać uznany za reklamę. Problem sprowadza się do tego, że w chwili obecnej nie mamy żadnego orzecznictwa, nie mamy żadnych decyzji, które pozwoliłyby nam wyznaczać te granice. Powiedzieć naszym klientom, że to będzie uznane, to aktualnie przez organ nadzorczy jest uznawane za reklamę, a to nie. Musimy się posiłkować dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym w oparciu o ustawę o produktach leczniczych, czyli o zakazie reklamy leków. Gdybyśmy w takim razie chcieli powiedzieć, lekarz umieszcza na swoim fanpage'u informacje o zabiegu, podając jego nazwę i podając kilka elementów oczekiwanego efektu. Reklama czy nie? I właśnie do tego chciałem zmierzać. Oczywiście to trzeba byłoby indywidualnie interpretować i to będzie robił organ. Ja nie odważę się moim klientom powiedzieć, że okej, taka działalność nie ma cech reklamy, ponieważ nie zachęca do zwiększenia sprzedaży towaru lub usługi, bo tak mniej więcej te cechy powinna mieć reklama, żeby przekaz, żeby został uznany za reklamę. W mojej ocenie jest za wcześnie na to, żebyśmy mogli tak kategorycznie my prawnicy stawiać tezy, tym bardziej, że kary są bardzo dotkliwe. Wszyscy moi klienci, którzy korzystają z moich usług prawnych, wiedzą, żeby z tego typu działalnością, w której będziemy wymieniać nazwę konkretnego produktu, wstrzymać się. Oczywiście przekaz informacyjny, informacja, czyli inaczej mówiąc językiem ustawy, promocja zdrowia, to jest jeden z elementów wykonywania zawodu lekarza. Przy czym, panie mecenasie, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę i zatrzymać się przy tym artykule 58, ponieważ ten artykuł 58, jeszcze raz przytoczę, przepisy stosuje się również do reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej. Czy więc jeśli lekarz zamiast mówić o konkretnym produkcie, będzie mówił o substancji czynnej, złamie zasady ustawy czy nie? Absolutnie nie złamie. To, o czym Pan wspomniał, czyli posługiwanie się nazwą substancji czynnej, jak najbardziej jest dozwolone ze względu na to, że ustawa mówi o zakazie reklamy wyrobu medycznego. A wyrobem medycznym jest konkretny produkt z konkretną nazwą handlową. Tak jak w przypadku napojów, myślę, że tutaj się nie narażę na absolutnie na żadne propagowanie, żadną reklamę, tak jak mówienie o Coca-Coli, a napoju o nazwie Cola, to są dwie różne rzeczy. W przypadku wyrobów medycznych oczywiście też, jeżeli nie posłużymy się nazwą handlową, a będziemy się posługiwać wyłącznie nazwą substancji czynnej, czyli na przykład kwas hialuronowy, to podobną historię mamy w przypadku leków, gdzie mamy oczywiście też zakaz reklamy, więc mówienie o toksynie botulinowej jak najbardziej jest dozwolone, ponieważ nie reklamujemy ani konkretnego leku, ani we wcześniejszym przykładzie konkretnego wyrobu medycznego. Przy czym dodajmy, że toksyna botulinowa nie jest elementem ustawy o wyrobach medycznych. Śledząc fora internetowe widzę, że bardzo często jest, mówiąc kolokwialnie, do jednego worka wrzucane między innymi toksyna botulinowa, no bo jest to jeden z częściej używanych leków w medycynie estetycznej. On oczywiście nie jest objęty ustawą o wyrobach medycznych, jest ustawą o prawach farmaceutycznych. Panie mecenasie, drugim z problemów, które nurtują lekarzy i nurtują w tej chwili również prawników, jest kwestia artykułu 143. Albowiem mamy w tym artykule informację o tym, że w rzeczywistości wprowadzana jest pewna forma retroakcji. Może nie retroaktywności, ale na pewno retrospektywności tej ustawy, ponieważ reklama, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie
artykułów, które weszły w życie 1 stycznia, niespełniająca wymogów określonych w rozdziale 12 może być rozpowszechniana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. Znalazłem orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie na tyle podobnej, na ile da się to porównać. I rzeczywiście ta moc wsteczna, rozumiana jako zasada bezpośredniego działania nowej ustawy, może zaistnieć w odniesieniu do stosunków prawnych o charakterze ciągłym. Ale tutaj to raczej byśmy mogli mówić o prawach lokatorskich, a nie o umieszczaniu czegokolwiek w internecie, prawda? Więc co możemy powiedzieć o tym przepisie i na ile ten przepis może być groźny dla podmiotów, które umieszczały do tej pory filmy o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym? Za każdym razem bardzo dużo takich pytań dostaję i zawsze podkreślam, że te pół roku to jest głównie dla nas, dla prawników, tak mam wrażenie, że dla nas, dla prawników, a nie dla podmiotów leczniczych. Oczywiście mówię to w dużym cudzysłowie, ponieważ te pół roku my, prawnicy, będziemy musieli wykorzystać na to, żeby wypracować jakieś konkretne rozwiązania, jak wybrnąć z tej sytuacji, bo ta sytuacja jest bardzo problematyczna. Pan powołał przykład internetu, gdzie oczywiście my możemy edytować to, co sami umieściliśmy. Znaczy, przede wszystkim powołuję ten przykład, ponieważ w zasadzie nie wiemy, jak będzie to działało, czy jak mogłoby to działać w zbiegu z innymi ustawami w przypadku mediów drukowanych. Media drukowane, w których bardzo wiele informacji o preparatach i wyrobach medycznych znajdowało się do 31 grudnia 2022 roku, w dalszym ciągu będą, jak mniemam, dostępne w bibliotekach, będą też dostępne w miejscach ogólnodostępnych, jak choćby restauracjach, bo nie sądzę, żeby zostały stamtąd natychmiast usunięte, dlatego że restauratorzy mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z konieczności usunięcia takich gazet. Natomiast internet, myślę, że ustawodawca też zakłada, że te filmy czy też te publikacje mogą zniknąć bądź zostać ologowane, a nie jest to takie proste, choćby dlatego, że nie wszystkie podmioty, które je umieszczały, istnieją. Zgadza się, do tego, jak wiemy, coś wrzucone do internetu nigdy nie znika na zawsze. Jak najbardziej tak. Odpowiadając na pytanie dotyczące tych mediów drukowanych, pan użył nawet sformułowania, że informacje tam zawarte. Ja poszedłbym dalej i nie bał się użycia, że w wielu tych mediach drukowanych mieliśmy do czynienia po prostu z reklamą, bo nie było żadnych regulacji ograniczających reklamę wyrobów medycznych, tak jak na przykład mamy w chwili obecnej też z suplementami diety. Otwieramy. Ależ mieliśmy, ponieważ obok wypowiedzi lekarskich, które były informacją bądź edukacją, mieliśmy też pełnostronicowe reklamy. Tak, ja o tym właśnie mówię, że wprost, nie bójmy się używania tej słowa reklama, że były, że faktycznie materiały reklamowe w takich tego typu drukowanych mediach się znajdowały. Nie możemy sobie wyobrazić dostosowania tego właśnie, do ustawy, prawda? Czy będziemy palić druki? No oczywiście w przymrużeniem oka to mówię. To jest duży problem. To jest duży problem, który będzie musiał rozstrzygnąć koniec końców organ nadzorczy, bo to on będzie koniec końców interpretował, co jest, który z przekazów jest. Znaczy, też nie oszukujmy się, że w prawie europejskim dużą rolę przykładamy do dyskryminacji, także na polu gospodarczym, a do takiej dyskryminacji z pewnością doszłoby, gdyby media drukowane mogły pozostać nieprzystosowane, a media elektroniczne musiały być przystosowywane. Tak. Oczywiście, że tak. Tutaj trzeba będzie badać też rzeczywiście rację legis tego przepisu. Mhm. Niemniej jednak, tak jak zacząłem, tak też skończę, że ten okres pół roku jest dla nas, dla prawników, po to, żebyśmy wypracowali jakiekolwiek rozwiązania tego problemu, bo problem jest bardzo duży. Na pewno będziemy tutaj kierować zapytania do organów, które będą sprawowały, które sprawują już w tej chwili od 1 stycznia nadzór nad reklamą, czyli dla przypomnienia, w zależności od jakiego podmiotu, o jakim podmiocie mówimy, to będzie to albo Ministerstwo Zdrowia, albo Urząd Rejestracji Leków i wyrobów medycznych. Tylko panie mecenasie, my będziemy zadawać pytania, już zadajemy te pytania i też zdajemy sobie sprawę z tego, że nie otrzymujemy odpowiedzi, mimo że 3 tygodnie obowiązywania ustawy jest za nami, a tymczasem te materiały już znikają, prawda? Ja poszedłbym o krok dalej. Problem jest taki, że mamy wprowadzone przepisy, w których o granicy ich obowiązywania, czyli co jest reklamą, co nie, podmiot będzie dowiadywał się w momencie, kiedy zostanie ukarany, że tą granicę przekroczył. I nie każdy podmiot w ogóle się o tym dowie, ponieważ trudno sobie wyobrazić zmasowaną kontrolę wszystkich podmiotów medycznych. Oczywiście, że tak. Natomiast taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, kiedy o
zakresie obowiązywania przepisu, związania tego granicy między reklamą a dozwoloną informacją, będziemy dowiadywać się post factum. Tak nie powinno to wyglądać. Obywatel powinien wiedzieć, na co może sobie pozwolić lege artis, żeby nie musieć poszukiwać tego działania na granicy prawia bezprawia. Jeżeli chodzi o informacje dla pacjenta, bo to też bardzo często pojawia się w pytaniach ze strony lekarzy. Jak najbardziej w sytuacji, kiedy zgłasza się do nas pacjent, my nie tylko mamy prawo, ale wręcz obowiązek poinformowania go, jakiego rodzaju wyroby medyczne stosujemy, z czym one się wiążą, tak? Czyli zarówno te zalety tych wyrobów, jak i związane z nimi ryzyko. Jest to nasz obowiązek wynikający z ustawy o prawach pacjenta, kiedy to pacjent ma prawo do informacji, tak, na temat danego zabiegu. Problem pojawia się, w jaki sposób tą informację przekazywać do publicznej wiadomości, tak? Czyli do niezdefiniowanego, nieokreślonego odbiorcy, czyli za pośrednictwem na przykład tak lubianych przez nas mediów społecznościowych. Panie mecenasie, primum non nocere, a rzeczywiście umieszczenie informacji w blogu, bądź też umieszczenie informacji na stronie internetowej, umieszczenie informacji w mediach medycznych przez eksperta, czyli lekarza, nikomu nie szkodziło. Nikomu nie szkodziło, oczywiście, i o ile nie będzie to miało cech reklamy, czyli zachęty do zwiększenia sprzedaży usługi bądź towaru, bo tak jest zdefiniowana reklama, to oczywiście to nie powinno być uznane za reklamę. I wydaje się, że tego typu działalność, kiedy będziemy bardzo sucho, formalnie informowali o walorach i ryzykach danego wyrobu medycznego, w mojej ocenie to nie powinno być zakwalifikowane jako reklama wyrobów medycznych. Idąc dalej w stronę pytań lekarzy, jeśli przygotujemy materiał z fotorelacją albo wręcz z filmem ze zabiegu, ale powiemy tylko o wskazaniach, przeciwwskazaniach, możliwych do osiągnięcia efektach, nie mówię tutaj oczywiście o efektach przedpo, bo one są wyłączone w tej chwili na podstawie tej ustawy, i o samym przebiegu zabiegu, czyli ile trwa, na ile jest obarczony bólem, to moglibyśmy dziś już mówić o tym, że nie powinno to zostać zakwalifikowane jako reklama. Zgadza się. I tutaj słowo klucz, które absolutnie nie może zostać wycięte, to jest to, że nie powinno. My na pewno będziemy, my jako moja kancelaria, będziemy kierować takie zapytania zarówno do Ministerstwa Zdrowia, jak i do Urzędu Rejestracji Leków o konkretną interpretację. Bo wydaje się być wręcz chorą sytuacją, żebyśmy nie mogli tego typu informacji przekazywać, które są istotne dla pacjenta, ponieważ no, wiadomo, tak jak powiedziałem, kiedy dostajemy konkretne zapytanie od konkretnego pacjenta, jak najbardziej tak, bo to nie jest reklama, ale powinniśmy też umożliwić dla pacjenta zapoznanie się z tym, jak to będzie wyglądało. Wielu pacjentów, decydując się na różne zabiegi, nie tylko z zakresu medycyny estetycznej, ale nawet stomatologiczne czy poważniejsze zabiegi operacyjne, chce wiedzieć, z czym się to wiąże i poszukuje takich informacji w internecie. A lekarz nie traci, dodajmy, czasu na to, żeby prowadzić wielogodzinne konsultacje z pojedynczym pacjentem. Obowiązek zawsze też w stosunku do konkretnego pacjenta, tak, ale powiedzmy, ten taki przesiew informacji już jest wtedy zachowany. Wydaje się, że taka działalność powinna być jak najbardziej bezpieczna dla lekarzy, bez narażenia się na zarzut naruszenia reklamy, zakazów reklamy wyrobów medycznych. Niemniej jednak ja moim klientom zalecam jeszcze wstrzymanie się z tego typu działalnościami. Opowiadajmy ogólnie o zabiegach z użyciem, na przykład wspomnianego przeze mnie kwasu hialuronowego, nici liftingujących i tak dalej, bez używania konkretnych nazw handlowych. Filmy zabiegów, o które Pan też Pan temat poruszył, pamiętajmy, żeby na obrazie prezentowanym przez nas, czy to na filmie, czy na zdjęciu, nie było widocznego wyrobu medycznego w taki sposób, który pozwoli nam to zidentyfikować. Czyli przede wszystkim nazwy. No wiadomo, że w tej sytuacji powinniśmy taką nazwę usunąć w każdy dostępny technicznie sposób. Tak. I tu kolejna uwaga, jedna z bardzo częstych, które już zauważyłem. Lekarze chcą się stosować do tego i na przykład sięgają po blurowanie, tak? Czyli rozmazywanie, zamazywanie ostrości. To nie zawsze będzie wystarczające, ponieważ my nawet jako laicy, ale jednak siedzący troszeczkę w temacie, jesteśmy w stanie na podstawie układu graficznego, kolorystyki rozpoznać niektóre wyroby medyczne. Więc w takich sytuacjach samo wyblurowanie niekiedy nie da tych samych efektów. Powiedziałbym, że na wszelki wypadek lepiej nie robić tego samemu i jednak zatrudnić do tego celu profesjonalną ekipę. Ale a skoro mówimy o profesjonalnych ekipach, pojawiło się mnóstwo mniej lub bardziej profesjonalnych
agencji marketingowych i reklamowych, które dziś proponują lekarzom różnego rodzaju usługi przygotowujące ich do nowej ustawy i do MDR-u. Spotkałem się, widziałem. Na pewno za to zabrać się należy. Natomiast nie odnosząc się absolutnie do żadnej z konkretnych tego firm, bo daleki jestem od tego, spotykam naprawdę bardzo różne konstrukcje prawne, interpretacyjne tych przepisów. Bardzo ostrożnie podchodziłbym do tego typu działalności. Rzeczywiście czasami są to podmioty, które zapewne bardzo dobrze znają się na marketingu, ale niekoniecznie na rynku medycznym. Jeśli nie mamy jeszcze na dzień dzisiejszy, my jako prawnicy, nie mamy jednoznacznych interpretacji, nie jesteśmy w stanie lekarzom przekazać jakichkolwiek jednoznacznych wytycznych, to czy nie lepiej jednak chwilkę poczekać, a później zgłosić się jednak do prawnika, który zajmuje się taką sprawą? Zdecydowanie tak. Jak najbardziej tak. I to jest to, co powiedziałem od samego początku. Te pół roku wykorzystajmy. To jest pół roku dla nas, żebyśmy to wszystko dostosowali. Oczywiście nie róbmy typowo po polsku na ostatnią chwilę, jak ze składaniem PIT-ów na przykład, bardzo często co roku. Całkowicie serio. Wstrzymajmy się jeszcze troszeczkę, żebyśmy mieli wypracowane pewne interpretacje tych przepisów. Powiedziałbym, że wydaje się, że przynajmniej do końca marca, gdybyśmy powiedzieli sobie, połowę że będzie ten czas, myślę, że to będzie wystarczające, tak. Który pozwoli nam przede wszystkim określić z ministerstwem i z regulatorami jakieś wytyczne, prawda? Zgadza się i tak jak powtarzam, za każdym razem rozpoczynając jakąkolwiek rozmowę, poradę prawną mającą na celu właśnie przybliżenie tych regulacji, ja zawsze powtarzam jedno. Zdrowy rozsądek. Myślę, że to będzie najlepszy wyznacznik dla nas na aktualne działania. Kiedy jeszcze nie wiemy, gdzie przebiega ta granica, to ja zalecam zdrowy rozsądek, bo miejmy na uwadze, że kary są bardzo dotkliwe. I nie bądźmy tymi, którzy będą te granice wyznaczać i się będą dowiadywać w stosunku do siebie, że takie przekroczenie... Ale powiedziałbym, nie bądźmy też tymi, którzy ukryją się i schowają głowę w piasek. Absolutnie nie. Ta działalność... Szanowni Państwo, pamiętajcie, że zakaz reklamy obowiązuje Was już od dawna, więc reklamować się nie możemy. Działajmy to, co możemy. Promocja zdrowia jest jednym z elementów wykonywania zawodu lekarza i w tym kierunku, chcąc prowadzić jakieś działania marketingowe, które nie będą stanowiły naruszenia zakazu jakiegokolwiek reklamy, to idźmy w tą informację, edukujmy ludzi, tak? Bezpieczeństwo pacjenta, to jest przede wszystkim. I to takie suche informacje, mające na celu właśnie przybliżenie pacjentowi szczegółów zabiegu, na razie wstrzymajmy się z używaniem nazw, jednak jak najbardziej możemy to działać tak, jak mogliśmy działać wcześniej. Panie mecenasie, już dziś zapraszam do kolejnego odcinka programu za miesiąc. Ja mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać już o szczegółach. Ja też mam taką nadzieję, bo ze swojej strony zobowiązuję się, bo to też jest oczywiście w szeroko pojętym moim interesie, że będziemy tutaj interweniować zarówno w ministerstwie, jak i w urzędzie, aby te kwestie interpretacyjne w jakiś sposób już wyjaśniać, a przynajmniej dotrzeć do osób odpowiedzialnych za to, które będą mogły nam troszeczkę tutaj z nami powspółpracować i znaleźć dobre rozwiązania.